Jan Grzesik, obrońca poznańskiej Warty, 0-1 porażka z Rakowem Częstochowa. Zastanawiam się, z jakimi wy odczuciami wracacie do domu, no bo z jednej strony jasne, przegrana, więc musi być niedosyt, z drugiej strony długimi fragmentami na tle no, dość sporego faworyta prezentowaliście naprawdę całkiem fajną piłkę. No myślę, że zawsze jak jest porażka, to no nie powiem, że niesmak, ale niedosyt na pewno zostaje. Myślę, że to powiedziałem przed tym w szatni, że jakby mecz trwał do, nie wiem, 60-70 minuty, to byśmy to zremisowali, ale mecz trwa 90 minut i musimy te 20 minut jeszcze kolejne grać na tym samym poziomie. No cóż, no, na pewno jest niesmak, ale po pierwszej połowie myślę, że każdy, kto spisywał nas już przed rozpoczęciem sezonu na to, że będziemy zespołem tylko do odbierania nam punktów, w sensie, gdzie będziemy dostarczycielem punktów, no to okazało się, że możemy na tle bardzo silnego Rakowa Częstochowa pokazać, że też jesteśmy w stanie grać kombinacyjnie, też jesteśmy w stanie się przeciwstawić lepszym przeciwnikom, czy tam powiedzmy przeciwnikowi, który od kilku lat potwierdza swoją jakość, także myślę, że to jest dobry prognostyk, ale oczywiście przede wszystkim tak, 0 punktów, no i liga jest długa, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych spotkaniach. No bo też pokazaliście grę, z której Warta nie słynęła w poprzednich latach, to znaczy często utrzymywaliście się przy piłce, staraliście się grać krótkimi podaniami, nawet na połowie przeciwników, bardzo wysokim pressingiem, co już zresztą zdarzało się także w meczach wiosennych, atakowaliście Raków gdzieś na 20-25 metrze. Ja miałem wrażenie, że w pierwszej połowie nawet oni są zaskoczeni, że aż tak wysoko podchodzicie i że tak odważnie gracie. Tak, myślę, że Raków był mocno zaskoczony, zdziwiony, że tak mocno podeszliśmy pod nich, aczkolwiek no pracowaliśmy nad tym, żeby zmienić troszeczkę nasz styl grania, żebyśmy nie byli Wartą kojarzoną z tego, że tylko gramy dłuższą piłkę. Oczywiście te dłuższe piłki też się zdarzały dziś i to bardzo często, aczkolwiek one też były z zamysłem, co widzieliśmy doskonale w pierwszej połowie, gdzie powiedzmy były też grane piłki na mnie dość często i byliśmy w stanie gdzieś się przedostawać na połowę rywala właśnie za jakby sposobem prostych podań, dłuższych zagrań. Także mam nadzieję, że pozytywnie to zaskoczy i dziś pokazaliśmy, że na tle Rakowa możemy to zrobić, także mam nadzieję, że na kolejnych rywali też będziemy przygotować swój własny plan warciany i pokażemy, że jesteśmy w stanie z każdym tutaj wygrywać. No właśnie, bo tutaj trzeba pamiętać, że jednak umiejętności, jakość piłkarska drużyny Rakowa była chyba decydująca w starciach z innymi rywalami. Gdzieś już te szanse będą nieco większe, bo nie będzie aż tak dużej przewagi takiej typowo piłkarskiej. Może być łatwiej po prostu o punkty z taką grą. Przewaga piłkarska, ale kto by to powiedział do 60 minuty, tak obstawiam gdzieś mniej więcej do tego czasu. Myślę, że też tutaj dużo pomogły Rakowi zmiany, gdzie wchodzili koni świeżi zawodnicy typu Musiolik, Piasecki, Fabian, gdzie to są też silni zawodnicy i wiadomo, że wchodzą na podmęczone rywali. Sterżyn, na którego grałeś. Sterżyn, tak, też wszedł, więc no myślę, że tutaj też zmiany dużo wniosły w Rakowie. No wiadomo, że my tutaj na tle Rakowa nie możemy się nawet porównywać, jeśli chodzi o możliwości układania, nie wiem, krady, o możliwości całościowe jakby klubu na ten moment, więc no nic, pokazali nam dzisiaj, że piłka trwa 90 minut do 90 minuty, a nie tylko do 79, w której strzeli bramkę bodajże, tak? Więc to jest dla nas nauczka, że musimy jeszcze dłużej i intensywniej przede wszystkim grać, bo Jaków dzisiaj intensywnością mimo wszystko nas przebił. Dawid Szymonowicz, 0-1 porażka z Rakowem Częstochowa. Najpierw się poproszę o opinię o tym meczu, bo mam wrażenie, że przez 60, może nawet 70 minut to gdyby podmienić was koszulkami, to nikt by nie poznał, kto jest Wartą, a kto jest Rakowem w tym meczu. Myślę, że bardzo obiecująca pierwsza połowa. Myślę, że realizowaliśmy to, czego trener raz wymagał. To, w czym widział słabe strony Rakowa i to, jak możemy to wykorzystać, myślę, że całkiem nieźle to wychodziło. Troszkę szkoda tej drugiej połowy, bo nie da się ukryć, że mieliśmy taki troszkę słabszy okres w tej drugiej części. Myślę, że to było około 10 do 15 minut i nie udało nam się z tego okresu wyjść obronną ręką i wtedy właśnie Raków strzelił gola i myślę, że tego to najbardziej szkoda, aczkolwiek też w momencie, w którym mieliśmy bardzo dobrą sytuację w pierwszej połowie, no ten mecz w drugiej wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby nam to wpadło. Inna sprawa, że tak sobie myślę, że i tak możecie jakoś tak się pozytywnie ładować tym meczem. Ja wiem, że ciężko to mówić po porażce, ale z drugiej strony, kiedy spojrzy się na to, z kim graliście, a jakie mecze przed wami, że jednak też będziecie mierzyć się z drużynami słabszymi niż Raków, to z taką grą no, trudno nie być optymistą, jeśli w kontekście zdobywania przez was punktów. To znaczy,
Tak jak mówię, myślę, że dużym plusem i punktem optymizmu jest ta pierwsza połowa, ale też nie ma co demonizować, to jest polska liga, oczywiście Raków jest bardzo dobrą drużyną, ale mimo wszystko no, porażka jest porażką, im się udało wygrać, cieszą się, zgarniały 3 punkty, my wyjeżdżamy z zerem.